Okej, słuchajcie, biorę się za tą ścianę, mam już wszystko tutaj rozmierzone, ucięte płytki na sam dół, została tam pierwsza już posmarowana. Zaczynam nakładanie tutaj teraz kleju na ścianę. Teraz będzie klejone na ósemkę, tutaj ściana jest w miarę równa, myślę, że nie powinno być problemu. I teraz tak, mam tutaj te listwy, które pójdą jedna szersza, taka pójdzie, taki dekor pójdzie tutaj na środek i jedna taka węższa jedyneczka pójdzie tutaj po to, żeby właśnie porozmierzać tutaj, jakbym użył tylko tą, no to by mi mogło, mogłoby mi około 0,5 centa brakować, żeby to tutaj ładnie pozamykać. Listwy są oczywiście w taśmie zabezpieczone, natomiast mam tutaj kawałeczek sobie odbezpieczyłem, ten odpad, który został, żeby sobie ewentualnie przymierzać i pilnować tego dystansu. Dobra, tu mam już narożnik, mam ładnie zrobione, bo to jest mój punkt startowy. Stąd jadę. Zabezpieczone mam tutaj z każdej strony krzyżyki, żeby trzymało mi odległości. I tak to już tutaj zrobione, że laser ma nie dotykać. Pewnie tutaj nic nie widać. Laser ma nie dotykać płytki. Laser jest jeszcze w fudze, więc tak będę płytkę ustawiać tutaj potem, żeby był nie świecił laser na płytce. Dobra, zaciągam kleju, szkoda gadania i za chwilę wklejamy. Ok, klej na ścianie. No to jedziemy. Teraz tak. Przydałby się drugi laser, ale nie mam. Trzeba złapać poziom tutaj do tych płytek. No i trzeba tu trzymać odległości. Muszę tutaj się nieźle pochylić, żeby to ustawić do poziomu. Na razie jeszcze mi deczuszko brakuje. No ale to będę tutaj chyba robić od razu na dwóch płytkach, żeby się tutaj z tym trzymać. Od razu sobie wezmę, tu trochę podklinuję. Jadę od razu drugą płytkę, żeby jej ładnie tutaj do poziomu ustawiać, żeby mi się nie zrobiło jakieś takie dziwne górki albo dolinki, bo to jest tutaj bardzo ważne. Teraz jeszcze sobie sprawdzę, czy mi to tutaj wchodzi. Właściwie powinno to być tak zrobione, że ja sobie to dociskam do tego. Siedzi? Siedzi. Myślę, że jest ok. Dociśnięte. To powinno być dobrze. Ewentualnie jeszcze można tu troszeczkę podbić. O, ciśnie. I jeszcze troszeczkę dociągnąć. I teraz jest. Trzyma na całości. Pasuje. Powinien być teraz poziom idealny. Sobie już wyczyszczę. Jadę smarować drugą płytkę. Dobra, mamy to. Tu mi to zawadza. Bo to jest bezpośrednio bliziutko. Ciasno tu mam, jak nie wiem. Teraz dobra, przydają się jakieś jeszcze kliny. Ok, poziom by był moim zdaniem.
Chwilę będziemy jeszcze łapać piony. Ale muszę sobie to tutaj troszeczkę na razie przeczyścić. Dobra, sprawdźmy sobie, jak to tu wygląda. Tu oczywiście muszę podjechać jeszcze z tą płytką. Ona tu jest na ziemi. No, powinna być troszeczkę wyżej. Dobra, to bym już sobie zdjął. Nie mam takiej poziomicy 1,80 m, byłaby idealna, a wtedy bym sobie złapał po całości. Ewentualnie laser musiałbym sobie teraz puścić tu na tej wysokości, to by było genialne rozwiązanie. Ale tak, tu wydaje mi się, że jest ok. No i dobra, listwa weszła. Krzyżyki daję tylko tu na samym początku, ponieważ listwa nie jest prostokątna. Znaczy się nie ma kątów prostych. Delikatnie dołem się rozchodzi, więc krzyżyk do samego końca dałby mi tutaj większą szczelinę niż chcę. Więc tylko tutaj na samym początku fajnie to pasuje. Teraz tylko jeszcze wypoziomować płaszczyznę. To mogę sobie wyciągnąć. Na razie wypoziomować całą płaszczyznę i sprawdzić pion, czy jest. No, to musimy troszeczkę podobijać. Właśnie sprawdzam, czy mi się udało do pionu. Byłoby. Czyli mamy to. Umyjemy sobie teraz tylko jeszcze płytki. Kurde, tu na pewno jest ciemno. Nie wiem, co tutaj będzie, na ile tutaj będzie widać. To jest ten dolny poziom. Tu na ciasno. Powiedzmy, że jest na ciasno. Dobra. No i chyba jest. Teraz biorę się za drugą warstwę. Zastanawiam się, co z tym klejem tutaj, ale chyba go będę zostawiać, bo później nie mam pomysłu jeszcze, jak będę wklejać tą listwę. Chyba też na klej, kurde, taki. Nie wiem, czy na mamuta tego nie wkleić, na silikon, czy na ten klej do płytek. Nie mam pojęcia na razie. Muszę może zasięgnąć więcej informacji na ten temat. W razie czego zostawiam go, tylko sprawdzam sobie właśnie, żeby nie było go tam za dużo. Na razie tak to wygląda. Dałem sobie tą listwę z tymi krzyżykami tutaj, żeby mi się te płytki nie zjechały ze sobą. Wszystko mam podpinowane tu tak samo, jest to ustawione. Też żeby to trzymało. Widzimy, że jest na ciasno. Następny bym to musiał przenieść o piętro wyżej, nie? Do następnej płytki. Boję się troszeczkę, że mi się to rozjedzie. Idealnie by było jechać po jednym pasie i sobie to tak blokować. Teraz mam fajny, idealnie zrobiony poziom na tym. Nie wiem, czy tam widać cokolwiek, nie jest rozmazane. No dobrze by to było, żeby to zasknęło, kurde. No ale mam tu klej jeszcze rozmieszany, no i trzeba po prostu jechać dalej. Także zrobię sobie tutaj tą płyteczkę tu powyżej, bo na jedno mi chyba jeszcze tego kleju wystarczy. Przeniosę tą listewkę wyżej, ten mój dystans. Natomiast... laser mi się wyłączył. Natomiast tu chyba sobie to jakoś zaklinuję. Poszukam, może znajdę jeszcze jakieś coś innego o podobnych wymiarach, żeby sobie po prostu
takie dystanse porobić. Dobra, za chwilę zobaczycie większy fragment ściany, jak to tutaj będzie się prezentować. Najgorsze jest za mną, wypoziomowane, ustawiona pierwsza warstwa, a później już tylko jedziemy do góry i trzeba pilnować po prostu tylko rozstawu odległości, żeby później zbyt duże nie wyszły rozbieżności pomiędzy poszczególnymi pionami płytek. No i tyle. Właściwie nie mogą wyjść żadne rozbieżności, nie? Dobra. W następnym ujęciu pokażę Wam już jakiś większy fragment ściany. Słuchajcie, pokażę Wam, jaki mam patent, jaki wymyśliłem patent na to, żeby tutaj nie przekładać tej listwy z dołu. Zrobiłem sobie taki dystans z odciętego kawałka płytki. Zrobiłem tutaj z krzyżyków, znaczy nie z krzyżyków, tylko z takich kliników o odpowiedniej grubości dystans i tutaj jest dokładnie teraz 1,5 cm. Tyle co listwa z dwoma krzyżykami na fugi. Przykleiłem, żeby mi się to trzymało. Możemy sprawdzić, jak to pokazuje. Laser idzie tutaj po krawędzi. Płytki będę sobie jechać do tej tutaj płytki dystansowej. Pojadę prawdopodobnie najpierw jeden cały tutaj ciąg. Możemy jeszcze sobie przyłożyć poziomicę, tam dłuższą łatę sprawdzić. No tu pewnie nic nie zobaczycie, ale możemy zobaczyć, że laser idzie tuż zaraz tutaj po krawędzi, czyli jest wszystko tak, jak być powinno. Tak, jak być powinno. Wszystko pasuje, czyli pojadę sobie prawdopodobnie najpierw jeden tutaj pion do samej góry, a następnie później tutaj będę sobie już ustawiał dystans. Według, uwaga, tej poziomicy jest prosta i ma akurat tyle co listwa, czyli 2 cm. Do tych płytek, które już tutaj będą, wsadzę sobie tutaj tą poziomicę. Będą do niej przymocowane krzyżyki, tak żeby w odległości po 2 na każdą płytkę, to sobie później rozmierzę, taśmą przykleję i też będę mieć dystans. Ewentualnie mogę sobie krzyżyki tak pourywać, żeby po prostu jedno ramię, tylko 3 zostawić. Wtedy będę mógł sobie tutaj wsadzać z boku i ustawiać. I te następne będą już tutaj dystansowane do tej linii. Powinno to wszystko pasować. Ja myślę, że się to sprawdzi. Za chwilę zobaczycie to, co zapowiadałem przed chwilą, czyli jak wygląda fragment tej ściany gotowej. No i przy okazji będę Wam mógł powiedzieć, czy ten patent się sprawdza, ten, co Wam przed chwilą przedstawiłem. Słuchajcie, miałem Wam pokazać bardziej zaawansowany etap. No, wygląda to w ten sposób. Powiem Wam, że patencik się sprawdził, także polecam. Tutaj wyszło mi bardzo ładnie, równiutka linia. Sprawdzałem laserem tutaj. Linia zewnętrzna tego pionu jest idealna, idzie równiutko laser w fudze. No i tutaj ten patent drugi z metru, z poziomicą. Poziomica ma grubość listwy, krzyżyk z jednej, krzyżyk z drugiej. No i wklejamy sobie coraz wyżej. Jest super, powiem Wam. Fajnie się tutaj to dopasowuje. No i co? Jest tyle zrobione. Zostało mi raz, dwa, cztery duże płytki, górę dociąć i trzecia ściana w łazience mojej tutaj na parterze będzie gotowa. Zostanie jeszcze tutaj ściana z drzwiami, no i później zabudowa gabaryta. W tym odcinku będzie to wszystko. Tej ściany Wam już nie będę pokazywać, no bo tutaj nic specjalnego się dziać nie będzie. Raczej listew tutaj żadnych nie będę dawać. Ostatecznie jak będzie wyglądać łazienka, to Wam jeszcze pokażę w którymś z przyszłych materiałów. Na pewno pojawi się osobny materiał o wklejaniu listew, bo mam pewien pomysł. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Także o wklejaniu listew tych tutaj i być może tutaj tej spadkowej będzie jeden odcinek. To w którymś z następnych odcinków na pewno się pojawi.
I może coś o zabudowie Gebrita, zobaczymy. Czyli zapowiada się taka, powiedzmy, jakaś mała seria o łazience, bo kilka odcinków tutaj będzie. Nie planowałem nic szczególnego, ale widać, że na jakieś prace, chcąc wam pokazać, to kilka odcinków się uzbiera. Także miniseria o łazience się szykuje. To był pierwszy odcinek z tej, powiedzmy, miniserii. Także kto jest zainteresowany, zapraszam, śledźcie kanał. A teraz trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia i cześć.